Hej dzieciaczki! Jesteście ciekawi, jakie nowe szopkinsy kupi Sula, Suzy i Pepa? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami! Przed lekcją matematyki Sula była bardzo podekscytowana swoimi nowymi zdobyczami, które zabrała, aby pokazać koleżankom. Dziewczyny, chcecie zobaczyć, co sobie wczoraj nowego kupiłam? No pewnie! Sula powoli wyciąga ze swojej torebki nowe szopkinsy, które są teraz hitem numer jeden wśród dziewczynek. Spójrzcie, to moje nowe szopkinsy. Mam Niusię z Baniusiową, kaktusik i patrzcie, jaki słodki kapeluszniczek. Chłopcy z ławki obok spoglądali na koleżanki i kompletnie nie rozumieli, czym one się zachwycają. Co im się w tym podoba? Przecież to nuda. No właśnie, najlepsza zabawa jest z dinozaurami. Albo samochody, to rozumiem, a nie coś takiego. Wy się nie znacie, więc nie muszą wam się podobać. Sulo, twoje nowe szopkinsy są świetne. Ja na razie mam tylko jednego szopkinsa. Odpowiedziała smutno Pepa. A ja mam dwa szopkinsy. Mam malinkę i pomarańczowy prezencik. A mama powiedziała, że jak dobrze napiszę testy z matematyki, to będę mogła sobie kupić jeszcze szopkinsa pantofelek. Naprawdę jest śliczny. Jak chcecie, to po lekcjach mogłybyśmy wstąpić do sklepu i bym wam go pokazała. Jasne, ja chętnie z tobą pójdę. Ja też. Rozmowę dziewczyn przerywa dzwonek na lekcję i do klasy wchodzi pani nauczycielka. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Bardzo proszę już o ciszę. Tak jak zapowiadałam w tamtym tygodniu, dzisiaj piszemy test. Mam nadzieję, że go napiszę dobrze. Trzymajcie za mnie kciuki. Po lekcjach dziewczyny wracały razem ze szkoły. Sulo, jak ci poszło? Mam nadzieję, że dobrze. Okaże się jutro, jak pani poda wyniki. Dziewczyny udały się do sklepu z zabawkami. Jesteśmy na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow, jakie super szopkinsy. Ale jest ich dużo. Tak, to prawda. Wczoraj mieliśmy nową dostawę szopkinsów, a niebawem będziemy mieć kolejną. Patrzcie, to ten pantofelek, o którym marzę i mam nadzieję, że wejdę w jego posiadanie już niebawem. Wow, jest piękny. Sama bym taki chciała. Ten jest dla mnie już zarezerwowany, Pepo. Odpowiedziała stanowczo Sula. Ja już sobie wybrałam, jaki chcę mieć następny. Jaki? Te modelki mi się podobają. Kupię sobie ten żółty stoliczek i nazwę go Magiczny Stoliczek. A ty, Pepo, wybrałaś już sobie coś? Wszystkie są super, ale chyba najbardziej podoba mi się ten kominek. O, i ta świeczka na nim pasowałaby idealnie. Bardzo dobry wybór, Pepo. Do tego kompletu mamy również tą oto cudowną niebieską sofę. Dziewczynom na widok zabawek aż oczka się świeciły, chociaż zdawały sobie sprawę, że na wszystkie od razu nie mogą sobie pozwolić. Pepa w pośpiechu wbiegła do domu i od drzwi woła mamę Świnkę. Mamusiu, gdzie jesteś? Pepo, nareszcie jesteś. Gdzie tak długo się podziewałaś? Martwiliśmy się o ciebie. George już dawno wrócił, a na ciebie nie mogliśmy się doczekać. Przepraszam, ale z Suzy i Sulą wstąpiłyśmy do sklepu z zabawkami. I właśnie, chciałam was bardzo, ale to bardzo prosić o coś. No mów, co sobie nowego upatrzyłaś? Mama Świnka czyta w myślach Pepy i od razu domyśla się, że ta chce nową zabawkę. Chciałabym bardzo takie szopkinsy. Sula ma ich mnóstwo, dzisiaj na lekcjach się nimi chwaliła. Spodobał mi się taki zestaw kominek, świecznik i sofa. No nie wiem. Trochę dużo tych rzeczy. A ty, tato Świnko, co o tym myślisz? Do rozmowy wtrącił się również George. Jeśli Pepa chce nowe zabawki, to ja też chcę. Z
Spokojnie, kochani. Wiecie, że zabawki są bardzo drogie. Wybierzemy się do sklepu, sprawdzimy cenę i wtedy zastanowimy się, na co możemy sobie pozwolić. No dobrze. Rodzina świnki Pepy tak też zrobiła. Po obiedzie wybrała się do sklepu z zabawkami. Pepa szybciutko podeszła do regału z Shopkinsami. To ten kominek, świecznik i o tę śliczną sofę. W tym czasie George również wybierał dla siebie zabawkę. A ja chciałbym tego dinozaura. Kupicie mi, proszę. Ale ja byłam pierwsza. Proszę, uspokójcie się. Pepo, dobrze wiesz, że zawsze traktowaliśmy was tak samo i wszystko dostawaliście porówno. Mama ma rację, Pepo. Tak więc teraz będziemy mogli kupić ci dwa Shopkinsy. Kominek i świecznik, a George'owi dinozaura. Tak będzie sprawiedliwie. Ale tato! Pepo, ta sofa zbyt dużo kosztuje. Jeśli chcesz, to dostaniesz ją na swoje urodziny. Ale to przecież długo jeszcze. Przykro mi, musisz się z tym pogodzić. Mina Pepy posmutniała. Chodźmy do kasy zapłacić. To wszystko? Tak, to wszystko. Płaci pani 110 zł. Proszę. Reszta 10 zł. Dziękuję. Po zakupach rodzina świnki Pepy wróciła do domu, a Pepa po drodze przemyślała sobie kilka spraw i postanowiła podzielić się nimi ze swoimi rodzicami. O co chodzi, Pepo? Dziękuję wam za nowe zabawki i przepraszam, że w sklepie marudziłam. Ale to dlatego, że wszystkie moje koleżanki mają już dużą kolekcję Shopkinsów i ja też chciałam się pochwalić swoimi. Aha, to wszystko jasne, ale Pepo, musisz zrozumieć, że zazdrość to bardzo zła cecha charakteru. Wiem, mamusiu, postaram się. Chociaż bardzo chciałabym mieć Shopkinsa sofę, ale trudno, jakoś to przeżyję. Ja mam świetny pomysł, aby rozwiązać twój problem. Jaki, tatusiu? Jeśli chcesz kupić Shopkinsa, to możesz zapracować sobie na niego. Ale jak? Co mogłabym robić? Jest dużo domowych zajęć, w których mogłabyś odciążyć mamę. Na przykład sprzątanie. Mamo świnko, co o tym myślisz? Tym bardziej, że teraz doszło ci mnóstwo innych obowiązków związanych z twoją nową pracą. Myślę, że to jest dobry pomysł, tato świnko. A ty, Pepo, jesteś gotowa poświęcić trochę swojego wolnego czasu, aby zarobić sobie na nową zabawkę? Pewnie, że tak. Dziękuję wam, że daliście mi szansę, abym mogła spełnić swoje marzenie. Masz tu miotełkę i łopatkę i proszę, pozamiataj. Pepa z dużym zapałem zabrała się za sprzątanie całego domu. Kochanie, miałeś świetny pomysł z tym sprzątaniem. Oj tak, trzeba uczyć dzieci od małego, że praca wzbogaca. Pepa bez marudzenia chodziła z miotłą i bardzo się starała. Oj, mamusia wykonuje naprawdę ciężką pracę. Tyle ma sprzątania po nas, a my ciągle brudzimy. Muszę jej częściej pomagać. Pepo, dzwoni Suzy. Halo. Cześć, kupiłam sobie nowe Shopkinsy. Może wpadniesz dzisiaj do mnie, to się nimi pobawimy. Będzie też Sula. Niestety nie mogę. Pracuję i nie dam rady. A jutro? Jutro też niestety nie zdążę. Może dopiero w weekend. Muszę kończyć, Suzy. Zobaczymy się w szkole. Miłej zabawy, pa. Pepo, ale jutro masz wolne. Nie musisz sprzątać. Wiem, mamusiu. Nie muszę, ale sama chcę ci pomóc. Dopiero dzisiaj zrozumiałam, jak bardzo ciężko pracujesz zajmując się domem. Sprzątaniem, gotowaniem i praniem. Postaram ci się częściej pomagać, a nie tylko dzisiaj. Obiecuję. Naprawdę? Dziękuję ci bardzo i miło, że tak mówisz. Po skończonej pracy rodzice zabrali Pepę do sklepu z zabawkami. Pepo, dzięki twojej pracy możesz sobie kupić to, o czym marzyłaś. Bardzo, bardzo wam dziękuję i strasznie was kocham.
My ciebie też. A czy będę mogła zaprosić do siebie Suzy i Sulę, żeby im pokazać nowe Shopkinsy? Oczywiście, że tak. Pepa była bardzo szczęśliwa i dumna z siebie, że dzięki swojej pracy i wytrwałości mogła sobie kupić nowego, wymarzonego Shopkinsa. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało Wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!